Są takie sprawy, które ujrzały światło dzienne tylko i właściwie przez przypadek. I tak właśnie będzie w dzisiejszym odcinku. Sprawa, o której wam opowiem, zapewne do dziś widniałaby jako sprawa nierozwiązana, a sprawcy cieszyliby się życiem na wolności. Ale tak się stało, że po latach do zupełnie innej, niezwiązanej z nią sprawy wrócili śledczy z archiwum Mix. I pytając lokalną społeczność o różnego rodzaju informacje, dowiedzieli się, że wiele lat wcześniej doszło do bardzo tajemniczego zabójstwa, które było o tyle tajemnicze, że wiązało się z pewnego rodzaju może skandalem obyczajowym. W każdym razie przez bardzo długi czas sprawa była na językach lokalnej społeczności, a tam od słowa do słowa każdy wiedział, kto za tym wszystkim stoi. Dlaczego nikt przez lata nic nie zrobił? To pytanie, które pewnie zadacie sobie po wysłuchaniu tego odcinka. Ale na szczęście śledczym udało się ustalić, co tak naprawdę stało się w 91 roku. W sobocie. Bo to właśnie tam się przenosimy. Zapraszam. Przenosimy się na początek lat 90. do miejscowości Sobota. Jest to niewielka wieś położona w województwie dolnośląskim w gminie Lwówek Śląski. To na lewo od Legnicy, mniej więcej na wysokości Legnicy. Wieś ta liczy niecałe 500 mieszkańców, więc jest dość niewielka. Znajduje się w niej jeden kościół, kilka sklepików, panuje rodzinna atmosfera, każdy każdego zna, wszyscy o sobie sporo wiedzą, jak to zazwyczaj bywa w małych polskich wsiach. W Sobocie mieszka Stanisław i Ewa. Są małżeństwem od wielu lat, mają dwie córki, wszyscy mieszkają w domu, a raczej w jednym z lokali domu, który dzielą z rodziną brata Stanisława. Stanisław Foltyn pracuje dla miejscowych zakładów przemysłu drzewnego w Tartaku. Z kolei Ewa klasycznie zajmuje się domem i wychowywaniem dzieci. W pewnym czasie mężczyzna, żeby zapewnić lepszy byt swojej rodzinie, decyduje się wyjechać do pracy do RFN, aby dorobić do swojej niewielkiej pensji. Mówimy tutaj o czasach, kiedy jeszcze Niemcy były zachodnie i wschodnie. RFN to były te Niemcy zachodnie, gdzie można było faktycznie zarobić sporo pieniędzy, a przede wszystkim mieć dostęp do zachodniego świata, do zachodnich towarów. Zresztą jeżeli mieszkało się na zachodzie Polski wówczas, tym bardziej popularne było właśnie wyjeżdżanie do Niemiec właśnie do pracy, czy po jakieś nowe doświadczenia, produkty, nawet na jakiś taki mały handelek. Stanisław jest jednak bardzo rodzinny, dlatego też te jego wyjazdy nie są wyjazdami na stałe. Wyjeżdża jednak na kilka tygodni, kilkanaście dni. Wraca zawsze do żony, do córek, jest bardzo rodzinny, przywiązany do rodziny, więc to też nie jest tak, że on po prostu znika, a rodzina żyje na odległość.
Przede wszystkim też chyba te jego wyjazdy sprawiają, że ludzie na wsi uważali, że bardzo im się dobrze powodziło, uchodzili za osoby bardzo zamożne, zaradne. No i tak to życie im płynęło. 6 grudnia 1990 roku ma miejsce bardzo dziwna sytuacja. Jest wówczas czwartek, są to Mikołajki, więc taki dość błogi wieczór wydawałoby się, ale po południu Stanisław i Ewa wraz z dziećmi spędzają czas wspólnie w domu. Być może wtedy przychodzi Mikołaj, być może już jest po tym Mikołaju, być może dzieci już dostały jakieś prezenty. W pewnym momencie tamtego popołudnia Ewa podchodzi do okna, ponieważ słyszy niepokojące dźwięki przed domem. Chwilę później kobieta woła swojego męża, mówiąc, żeby szybko podszedł do okna, bo ktoś do niego przyszedł i chce z nim porozmawiać. Ale Ewa nie wie, kim jest ten mężczyzna, który odwiedził jej męża. Kiedy Stanisław podchodzi do okna i otwiera je, w tym momencie pada w jego stronę strzał z broni. Na szczęście napastnik nie trafia, a Stanisław uchodzi z życiem i bez szwanku. Rodzina Fulton jest przerażona. Nikt absolutnie nie wie, co się właśnie wydarzyło. Dlaczego ktoś w środku dnia oddaje strzały w kierunku Stanisława? Nie udaje się odnaleźć sprawcy, który w mgnieniu oka znika z miejsca i nikt więcej go już nigdy nie zobaczy. Stanisław też nie rozpoznaje tego mężczyzny. Ewa niepokoi się o życie swojego męża. Podejrzewa, że może jej ukochany ma wrogów za granicą. Być może wdał się w jakieś nieczyste interesy. Być może nie o wszystkim jej mówi. Być może tam, gdzie jeździ do pracy, jeszcze jest jakiś dodatkowy interes, nie do końca legalny do zrobienia. Może wplątał się w jakieś właśnie szemrane biznesy. Ale te pytania bardzo szybko, tak jak pozostają bez odpowiedzi, tak przestają zajmować głowę Ewy. Rok później, w październiku 1991 roku, to jest czas, kiedy sytuacja w rodzinie się uspokaja, dochodzi do kolejnego, bardzo dziwnego wydarzenia. W październiku Stanisław wyjeżdża służbowo na kilka dni. Ma wrócić nocą 10 października, znaczy w nocy z 9 na 10 października. I wracając do domu swoim samochodem, nagle na jego drodze przewala się drzewo. Droga staje się nieprzejezdna, Stanisław więc postanawia zawrócić i wybrać inną drogę do domu. Kiedy dojeżdża do domu, do soboty, opowiada Ewie o zaistniałej sytuacji. Dziwi się, co mogło się stać, że tak ogromne drzewo samoistnie się zawaliło. Pogoda sprzyjała, nie było ani burzy, ani silnych wiatrów. To też jest początek października, to nie są listopadowe wichury. To jest jeszcze taki moment, kiedy jest niebieskie niebo, są przepięknie żółte liście na drzewach. To jest taka prawdziwa polska złota jesień, więc tak, żebyśmy sobie to bardziej wyobrazili. Ja czasami jak słyszę z automatu, że coś się dzieje w październiku, to sobie wyobrażam wichury i taką polską niefajną jesień w ataku, a tutaj pamiętajmy o tym, że jednak październik to jest jeszcze takie, nawet powiedziałabym, momentami lato. Stanisław wtedy zdaje sobie sprawę, że gdyby jechał trochę szybciej albo przejeżdżał tamtędy kilka sekund wcześniej, najprawdopodobniej nie byłoby go już na świecie. W starciu z tak wielkim drzewem jego mały samochód, a to mówimy o latach 90., więc pewnie no, czy mógł jeździć, nie wiem, może maluchem, może jakimś małym blaszaczkiem. To nie były samochody, które znamy dzisiaj, które mają specjalne zabezpieczenia właśnie antywypadkowe. To były zwykłe takie trumny na kółkach, można by było nawet tak dzisiaj powiedzieć. Rodzina i znajomi Stanisława niepokoją się tymi wydarzeniami. Najpierw ktoś do niego strzela, później na jego drodze przewala się drzewo. Z obu tych wypadków Stanisław cudem uchodzi z życiem.
Do tego wszystkiego okazuje się, że Stanisław otrzymuje głuche telefony. Ale to nie tylko głuche telefony dręczą Stanisława, ponieważ w niedługim czasie od tego drugiego wypadku, od głuchych telefonów, Stanisław otrzyma również list z pogróżkami. I w tym liście ktoś mu grozi, że jeśli nie odda pieniędzy, to coś może mu się stać. Dlatego też wszyscy podejrzewają, że Foltyn wpakował się w podejrzane towarzystwo podczas swoich wyjazdów do RFN. Być może tam zrobił komuś coś złego, ktoś mu teraz grozi. Może wplątał się w jakiś interes albo pożyczył pieniądze od niewłaściwych ludzi. Albo komuś coś obiecał i nie wywiązał się z obietnicy. Kiedy rodzina pyta Stanisława o to, mężczyzna zarzeka się, że nic takiego nie ma miejsca. No ale cóż, to jest jego słowo. A wiadomo, że tak jak mówił dr House, wszyscy kłamią i rozumiem, że tutaj rodzina mogła stosować jakąś zasadę ograniczonego zaufania, no, że tych wypadków jest zbyt dużo i zbyt wiele, zbyt często się zdarzają i dotyczą tylko i wyłącznie jednego członka rodziny, że może trzeba mieć na uwadze, że Stanisław nie mówi rodzinie wszystkiego. Jest noc z 17 na 18 października. W domu rodziny Foltyn wszyscy śpią. Jednak w nocy z pokoju dzieci dobiega nagle hałas. Ewa budzi się, idzie sprawdzić, co się dzieje, ale kiedy wchodzi do pokoju dziewczynek, traci przytomność. Po jakimś czasie Ewa odzyskuje przytomność, stara się zorientować, co się stało, co właśnie zobaczyła, co wokół niej się dzieje. Szybko się orientuje, że jest skrępowana, ale po kilkudziesięciu sekundach, może kilku minutach udaje jej się oswobodzić. Sprawdza pokój dziecięcy, ale na szczęście córki śpią w swoich łóżkach. Ewa więc idzie do sypialni, gdzie tej nocy spała razem ze Stanisławem i wówczas zauważa jego zmasakrowane ciało. Natychmiast wzywa policję oraz pogotowie. Stanisław żyje, kiedy pogotowie przyjeżdża do domu. Zostaje natychmiast przewieziony do szpitala, jednak w szpitalu umiera. Wykrwawia się. Na jego ciele lekarze i śledczy zauważają około 26 ran kłutych, zadanych najprawdopodobniej nożem. Podczas przesłuchania Ewa, która jest w ogromnym szoku, opowiada, co się wydarzyło. Mówi o tym, że w nocy obudził ją hałas dochodzący z pokoju dzieci. Kiedy go usłyszała, od razu poszła do pokoju, żeby sprawdzić, co się dzieje. Myślała, że może coś się stało z córeczkami, że może jedna z nich spadła z łóżka. Wówczas ktoś musiał zajść ją od tyłu, przyłożyć do twarzy nasączony gazik, prawdopodobnie, nie wiem, eterem czy czymś podobnym, i wówczas Ewa miała stracić przytomność. Według ustaleń śledczych ktoś musiał włamać się do mieszkania Foltynów przez okno w pokoju dziecięcym, które było otwarte. To też czasy, kiedy mówimy tutaj o początku lat 90., okna z tym górnym uchyłem właściwie nie istniały jeszcze. Głównie wówczas były okna podwójnie zamykane albo takie, które po prostu się uchylało, czyli otwierało na, tak jakby na ościeżno, tylko że zestawiało się po prostu mały uchył. Przez takie okna można było bardzo łatwo wejść. Te górne uchyły, które znamy dzisiaj, które są właściwie najpowszechniejszym pewnie sposobem otwierania okien w Polsce, dopiero wchodzą kilka lat później jako powszechny patent w każdym właściwie polskim domu. Najprawdopodobniej włamywacze wykorzystali drzewo, bo też mieszkanie, w którym mieszka Ewa ze Stanisławem, nie znajduje się na parterze.
więc sprawcy najprawdopodobniej wykorzystali właśnie drzewo do tego, żeby wdrapać się na wysokość kondygnacji, na której było okno do pokoju dziecięcego. Tam się wspięli po prowizorycznie zrobionej drabinie i dostali się do środka. Na miejscu w sypialni Stanisława zabezpieczono perukę, co bardzo ciekawe, oraz but, który nie należał do nikogo z mieszkańców i dlatego śledczy założyli, że są to rzeczy należące do sprawcy. Rodzina oraz znajomi są przerażeni tym, co stało się w domu rodziny Foltynów. Wszyscy rozpaczają, zadają sobie pytania, co mogło się stać, że doszło do tak wielkiej tragedii. Dlaczego? Kto to w ogóle zrobił? Ciężko jest jednak ustalić, co zginęło z mieszkania, ponieważ Stanisław nie posiadał niczego, co mogłoby być wartościowe dla włamywaczy. Ewa też potwierdza, że nie wydaje jej się, aby cokolwiek z domu zginęło. Więc jaki sprawcy mieliby mieć motyw, żeby włamać się do domu rodzinnego, gdzie śpią dzieci w środku nocy i zadźgać brutalnie głowę rodziny? Coś niebywałego. Ojciec Stanisława oraz jego bracia, którzy byli ze Stanisławem niezwykle zżyci, starają się pomóc w śledztwie. Współpracują z policją. Jedyne, co mogą zrobić, to na tamten moment pomóc Ewie oraz córkom tragicznie zmarłego brata i syna. Ale to, co wydaje się bardzo dziwne zarówno braciom, jak i ojcu Stanisława, to to, że Ewa zdaje się żyć w jakimś letargu. Nie okazuje szczególnego zmartwienia, nie zadręcza się, nie płacze zbyt wiele. No, nie okazuje takich klasycznych oznak żałoby, jakbyśmy mogli tego oczekiwać. Ale oczywiście wiem, że teraz powiem jak mantrę to, co zawsze mówię. Każdy przeżywa żałobę na swój sposób. Może kobieta działała w szoku, może była w takim trybie zadaniowym. Ale to wzbudzało na pewno pewnego rodzaju wątpliwości czy podejrzenia może wśród bliskich Stanisława. Jeden z braci nawet zauważa, że w momencie, kiedy on i jego rodzina opłakuje swojego brata, Ewa potrafi położyć się na kanapie i beztrosko włączyć sobie telewizor, oglądać teleturnieje czy jakieś seriale. Zresztą zachowanie Ewy budzi podejrzenie nie tylko wśród rodziny Stanisława, ale również wśród mieszkańców Soboty. Ludzie zaczynają się zastanawiać nad przebiegiem wydarzeń tej feralnej nocy, kiedy Stanisław został zamordowany. Jak to jest możliwe, że zabójcy weszli przez otwarte okno w pokoju dziecięcym, skoro działo się to pod koniec października? Wszyscy pamiętają, jaka wtedy była pogoda, a było zimno, deszczowo. Kto zostawia otwarte okno na noc, kiedy na zewnątrz jest 5 stopni i to jeszcze w pokoju, gdzie śpią małe dzieci? Kolejnym faktem, który zastanawia mieszkańców, to to, że włamywacze, według zeznań Ewy, robili hałas w pokoju dzieci, który ją wybudził. No to jak to możliwe, że taki hałas obudził kobietę śpiącą w innym pokoju, a nie obudził dzieci, które w tym czasie tam spały? Ludzie twierdzą, że zeznania Ewy nie są spójne. No ale nikt z tym nic nie robi. Jak to ludzie, no te informacje mają czasami z pierwszej, drugiej, czwartej ręki, więc myślą sobie, że może nie do końca mają wszystkie informacje, wiecie jak to jest. To wszystko powoduje, że 30 czerwca 1992 roku śledztwo zostaje umorzone ze względu na brak wykrycia sprawców. We wsi Sobota robi się względnie spokojnie. Mieszkańcy zapominają o tym, co się wydarzyło w rodzinie Foltynów. Wszyscy żyją swoim życiem. No oczywiście to nie dotyczy samej rodziny Foltynów, którzy po pierwsze nie potrafią pogodzić się ze śmiercią Stanisława, a
tym trudniej jest to zrobić, kiedy okazuje się, że śledztwo zostaje umorzone i właściwie prawnie nic więcej nie można zrobić, tylko czekać, aż pojawią się nowe, być może, dowody. Ale kiedy tak wszystko pozornie cichnie, przychodzi rok 93, a dokładnie sierpień, noc z 21 na 22 sierpnia, kiedy w sobocie dochodzi do brutalnego zabójstwa 15-letniej dziewczynki. Co ciekawe, dziewczynka ma na imię Ewa, więc jeżeli będę używała tego imienia, to też miejcie na uwadze, że to chodzi o dziewczynkę. 15-latka postanowiła ten wieczór, a właściwie tę noc, spędzić na dyskotece. Ewa z dyskoteki miała wracać z koleżankami, z którymi na tę dyskotekę się wybrała. Na tej dyskotece dziewczyny do pewnego momentu bawiły się razem. Jednak Ewie zabawa w pewnym momencie przestała się podobać. I kiedy chciała wracać do domu, dziewczyny, jej koleżanki, z którymi się tam wybrała na dyskotekę, postanowiły, że jeszcze zostaną, a jeżeli Ewa chce wracać, to musi to zrobić na własną rękę. I w taki oto sposób z dyskoteki Ewa wyszła około godziny 3 nad ranem sama. Rano rodzice Ewy odkryli, że ich córki nie ma w domu. Wówczas zaniepokojeni tym, że Ewy nie ma, zgłosili jej zaginięcie. Pewnie początkowo najpierw zaczęli pytać koleżanek, czy może Ewa spała u nich. Wiadomo, klasyka poszukiwania dziecka. Koszmar, który wówczas towarzyszy, nerwy, stres jest pewnie nie do opisania. Zaginięcie zostaje zgłoszone, jednak jeszcze tego samego dnia, bo 22 sierpnia przy polnej drodze w Zbylutowie, czyli około 10 km od Soboty, zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny. Szybko okazuje się, że jest to 15-letnia Ewa. Wieść o tragicznej zbrodni na dziewczynce, bo od razu widać, że doszło do zabójstwa, roznosi się w błyskawicznym tempie. Okazuje się wówczas, że zbrodnia miała charakter seksualny. Obrażenia były tak brutalne, że nawet nie będę ich tutaj przytaczać, bo ani mi to nie przechodzi właściwie przez gardło, a wam to też zbyt wiele nie powie, może, nie wiem. W każdym razie ewidentnie 15-letnia Ewa była ofiarą sadysty, który się nad nią znęcał. Szybko w głowach mieszkańców Soboty pojawia się pytanie, czy zabójstwo Ewy ma coś wspólnego ze śmiercią Stanisława Foltyna, do której doszło 2 lata wcześniej. 2 tajemnicze śmierci w dość niedługim odstępie czasu w tak małej miejscowości oczywiście mają prawo budzić takie pytania. Przecież w tej miejscowości nigdy nic złego się nie działo, to nagle 2 tak tragiczne zbrodnie. Ale w przypadku Ewy, tak jak w przypadku też Stanisława, policji także nie udaje się ustalić ani sprawców, ani motywu. Znaczy, no, motyw seksualny, wiadomo. Ale nie udaje się zabezpieczyć zbyt wielu śladów. Śledztwo utyka w miejscu i po kilku miesiącach również także ta sprawa zostaje umorzona. Mija kilkadziesiąt lat. Mamy rok 2010, kiedy to do sprawy zabójstwa właśnie 15-letniej Ewy powraca wrocławski oddział archiwum MIX, który na nowo analizuje sprawę. I pierwsze, co śledczy robią, to udają się na miejsce zbrodni, rozmawiają ze społecznością wsi Sobota, ale też oczywiście z Bylutowa, czy Lwówka Śląskiego. I mieszkańcy wszystkich tych wsi
współpracują z funkcjonariuszami, starają się pomóc w rozwiązaniu brutalnego zabójstwa 15-latki, czują się odpowiedzialni za to, żeby pomóc śledczym w rozwiązaniu tej straszliwej zbrodni. Ale co szokuje śledczych, to fakt, że okoliczna społeczność wspomina o częściej właściwie niż o zabójstwie Ewy, wspomina o niewyjaśnionej sprawie zabójstwa Stanisława Foltyna. I wszyscy właściwie jak jeden mąż zdają się podawać dużo informacji, których wcześniej policji nie udało się ustalić, a śledczy z archiwum X wiedzą, że nie udało się tego ustalić, bo no, odgrzebują te sprawy w archiwach i co to za sprawa jakiegoś Stanisława Foltyna, co tu się dzieje. Więc w taki oto sposób na tapet trafia i powraca właściwie sprawa zabójstwa z 91 roku. Bo jak się okazuje, po śmierci Stanisława, jego żona, Ewa, bardzo szybko związała się z innym mężczyzną, z Waldemarem B. Kobieta wraz ze swoimi córkami przeprowadziła się do niego. Waldemar pochodził ze wsi obok i to właśnie w tej wsi obok Waldemar z Ewą zamieszkali. Razem zresztą doczekali się dwójki dzieci, córki i syna. I mówimy tutaj o latach 2010, czyli też wzwyż, kiedy policja postanawia to sprawdzić. Okazuje się, że para dalej żyje do dzisiaj razem. Ale co się okazuje, wszyscy mieszkańcy Soboty wiedzieli, że Ewa i Waldemar spotykali się jeszcze przed śmiercią Stanisława, czyli tragicznie zmarłego męża Ewy. Dlatego do sprawy zabójstwa Stanisława Foltyna wrócili już śledczy jako śledczy z archiwum X. Postanowili za tę sprawę się zabrać, tym bardziej, że przez przypadek zupełnie odkryli i ustalili dużo więcej nowych okoliczności, perspektyw, które zostały na tę sprawę, z innej perspektywy światło na tę sprawę inaczej padało, prawda? Dlatego postanowili na nowo przeanalizować dowody zebrane w śledztwie prowadzonym przed laty. Dlatego też postanowiono wykorzystać oczywiście wszystkie dowody, które zostały wówczas zabezpieczone, a których z powodu braków technicznych nie można wówczas było poddać badaniom, czyli zabezpieczoną na przykład perukę poddano badaniom DNA i na tej peruce udało się zabezpieczyć i wyodrębnić ślady DNA, które jak się okazało należy do nikogo innego jak do Waldemara B., czyli kochanka, a obecnego, nie wiem, męża, partnera Ewy. Co więcej, funkcjonariusze otrzymują kolejny bardzo ważny dowód w sprawie zabójstwa Stanisława, ponieważ jeden z członków rodziny Waldemara, przekazuje policji list, który znalazł przypadkowo u siebie w domu, porządkując strych, i poniżej podaję wam fragment treści tego listu. Kochany mój, nie mogę jak zwykle spać. Postanowiłam przekazać ci moje nocne myśli. Nie wiem, dlaczego nie możesz uwierzyć w moją miłość do ciebie. Zapewniam cię, że jest ona tak silna, że aż dech zapiera. Nigdy nie czułam nic podobnego. Zawsze kładąc się spać, rozmyślam o tym, jakby było cudownie być razem. Codziennie płaczę z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze sposoby zawodzą. Czasu cofnąć się nie da, więc trzeba wymyślić skuteczny sposób, aby być razem. List został poddany analizie grafologicznej. Wyniki jednoznacznie stwierdziły, że został napisany przez Ewę, a adresatem tego listu był oczywiście jej kochanek Waldemar B. W liście Ewa stwierdza, że Stanisław stoi na przeszkodzie do ich miłości i że trzeba wymyślić skuteczny sposób, aby para mogła żyć razem. Co więcej, w liście padają słowa, że, tutaj cytat, dotychczasowe sposoby zawodzą.
Śledczy wówczas nie wiedzą o tych wszystkich tajemniczych sprawach, wypadkach, które miały miejsce tuż przed śmiercią Stanisława, więc zaczynają to badać. I wówczas odkrywają zarówno historię z postrzeleniem Stanisława przez okno oraz historię z zawalonym drzewem. To już wówczas sprawia, że elementy układanki zaczynają do siebie doskonale pasować. Ewa i Waldemar zostają poddani serii badań, między innymi zostają poddani badaniu wariografem, gdzie w obu przypadkach wynik wskazuje na to, że para posiada wiedzę i musi mieć jakiś związek ze śmiercią Stanisława. Prokuratura wnioskuje o przeprowadzenie ekshumacji Stanisława, do której dochodzi, to po pierwsze. Prokuratura chce uzyskać dostęp do źródła danych na ten temat, więc co może być takim głównym źródłem wiedzy na temat zabójstwa? Oczywiście ciało ofiary. Dlatego prokuratura wnioskuje o przeprowadzenie ekshumacji, otrzymuje zgodę i do tej ekshumacji dochodzi. W wyniku badań przeprowadzonych na ciele Stanisława okazuje się, że od dłuższego czasu przed swoją śmiercią Stanisław był podtruwany, co jeszcze dodawało całej sprawie większego dramatyzmu i tylko bardziej pokazywało, w jakim niebezpieczeństwie Stanisław spędzał ostatnie miesiące swojego życia. We wrześniu 2017 roku 55-letnią Ewę i 63-letniego Waldemara zatrzymuje policja. Obojgu postawiony zostaje zarzut zabójstwa Stanisława Foltyna oraz dwukrotnego usiłowania jego zabójstwa. Dlaczego? Ponieważ udowodniono, że Ewa wraz z Waldemarem stali również za wydarzeniami, które opisywałam wcześniej, czyli zarówno za tym postrzeleniem, zarówno jak i za tym zwalonym drzewem. Jak się okazuje, Ewa i Waldemar zaplanowali to, że pewnego grudniowego wieczora Waldemar przyjdzie pod dom ukochanej z bronią palną, ta wywoła Stanisława do okna, dzięki czemu oczywiście Waldemar będzie miał bardzo łatwe zadanie, żeby zastrzelić Stanisława, a kiedy nie udało się to postanowili zadziałać inaczej, bardziej spektakularnie. W nocy z 9 na 10 października 1991 roku, kiedy Stanisław miał wracać z delegacji z RFN do Polski, to zawsze wracał tą samą drogą. Ewa przekazała dokładne informacje Waldemarowi, którą drogą będzie wracał Stanisław. Kochankowie zaplanowali, że mężczyzna zrzuci przed samochód drzewo w taki sposób, by spowodować śmiertelny wypadek samochodowy. A jeśli to się nie uda, zapewne Stanisław będzie chciał wysiąść z samochodu, by spróbować przesunąć drzewo, ale wtedy będzie tam czekał na niego Waldemar, który go zaatakuje i już dokończy tego dzieła. Para nie przewidziała jednak, że Stanisław po prostu postanowi zawrócić. I to, kiedy zapoznawałam się z tą sprawą, początkowo mnie zwyczajnie w świecie rozśmieszyło, że to taka najprostsza rzecz. Nie wiem, no chyba pierwsze, co by mi przyszło do głowy, to żeby po prostu zawrócić, objechać jakimiś innymi bocznymi drogami, niż żeby się siłować w środku nocy z kilku, pewnie dziesięciotonowym drzewem na drodze. Więc taki plan trochę no nieprzemyślany, głupi moim zdaniem, ale to jakby moja ocena. Przepraszam za nią tutaj. Do zabójstwa doszło dopiero za trzecim razem, kiedy to Ewa początkowo regularnie podtruwała Stanisława. To podtruwanie miało na celu otępienie mężczyzny, sprowadzenie go do takiego stanu, w którym nie mógłby się bronić, nie stawiałby też większego oporu. Kiedy właśnie mąż był już podtruty, Ewa wprowadziła kochanka do swojego domu. I to właśnie tam Waldemar zadał 26 ciosów Stanisławowi, ale na miejscu zgubił jednak perukę, której Ewa też nie zauważyła, nie wyrzuciła tej peruki. To też mogło świadczyć o tym, że najprawdopodobniej no,
musiał zabójca być znany ofierze, skoro musiał się przebierać, prawda? No chociaż pewnie można by tu też było inne wnioski wyciągnąć, ale to jest chyba takie, które się głównie nasuwa. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 19 grudnia 2019 roku, czyli parę lat temu dopiero, skazał Ewę oraz Waldemara na łączną karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten został podtrzymany przez kolejne instancje. Co ciekawe, Ewa i Waldemar do dzisiaj nie przyznają się do winy. Kobieta jedynie przyznaje się do napisania listu miłosnego, ale to oczywiście nie jest zbrodnia. Oboje twierdzą, że nie zabili Stanisława. Z kolei ich dzieci, i to zarówno córki Ewy i Stanisława, jak i dzieci Ewy i Waldemara, wierzą w niewinność Waldemara i Ewy i uważają, że to wszystko to pomówienia, przypadek, spisek prokuratury i policji. Coś niebywałego. Tutaj myślę sobie tylko o córkach właśnie Ewy i Stanisława, które są jednocześnie poszkodowanymi, czyli powinny jakby współdziałać z oskarżeniem, jak i z obroną, bo wspierają swoją matkę i swojego ojczyma, jak tylko mogą najbardziej. Zresztą w źródłach tutaj wklejam wam kilka linków. Jest między innymi w materiale TVN24 rozmowa z córkami, które z całą pewnością twierdzą, że na pewno do takiej zbrodni nie mogło dojść z rąk właśnie matki i ojczyma, ponieważ to jest po prostu absolutnie niemożliwe. Co jednak stało się w sprawie zabójstwa 15-latki? Tutaj tę sprawę udało się również rozwiązać. Nawet wcześniej niż sprawę Stanisława Foltyna, ponieważ po kilkunastu latach udało się ustalić sprawcę tego brutalnego zabójstwa. Jest nim mieszkaniec wsi nieopodal Lwówka Śląskiego, który został zatrzymany pod koniec listopada 2015 roku. Mężczyzna nie przyznał się do zabójstwa dziewczynki, przyznał się jedynie do gwałtu. No jednak tutaj sąd nie miał wątpliwości, że także on był sprawcą tego zabójstwa. Dlatego został skazany na dożywocie. Głównym dowodem w tej sprawie były ślady DNA zabezpieczone na ciele 15-letniej Ewy, dzięki którym wytypowano sprawcę i bez cienia wątpliwości skazano właściwego człowieka za to zabójstwo. Także dwie zbrodnie właściwie z tego samego miejsca, rozwiązane w sumie jedna dzięki drugiej, na dobrą sprawę. Gdyby nie 15-letnia Ewa, pewnie nigdy śledczy nie dowiedzieliby się o sprawie Stanisława Foltyna i obie te zbrodnie doczekały się swojego finału na sali sądowej już w naszym nowożytnym świecie. Mówimy tutaj o latach 2015-2019, więc wiele lat po tym, kiedy zostały te zabójstwa dokonane. Bardzo ciekawa sprawa moim zdaniem. Tutaj mówię o sprawie Stanisława Foltyna. Bardzo ciekawa jest ta dynamika relacji rodzinnych, to, że bracia pana Stanisława byli tacy zaangażowani w to, żeby pomagać, żeby pamięć o ich synu, bratu nigdy nie przeminęła. To oni zawsze mieli gdzieś z tyłu głowy to, że coś jest nie tak z Ewą, coś jest nie tak ze szwagierką, coś nie tak jest z tym, że ona tak tego nie przeżywa. Z drugiej strony wspierali ją bardzo, bo to mogli robić po śmierci jej męża, ojca, dzieci. No, wspierali ją przez wiele lat. Z drugiej strony mamy córki ofiary, które również bronią zabójców. No bardzo takie to jest wszystko tutaj wielowarstwowe. Mamy tutaj taką warstwową budowę i właściwie co chwilę odkrywamy kolejną warstwę. Jestem bardzo ciekawa, co wy na temat tej sprawy sądzicie, właściwie obu tych spraw. Czy w waszych małych miejscowościach też kryją się takie tajemnice? Jeżeli tak, to zachęcam was do tego, żeby wysłać mi maila na adres po@piątenezabijaj.pl.
oczywiście bez polskich znaków. Tam przyjmuję sprawy na kolejne odcinki. Zachęcam Was też do zasubskrybowania tego podcastu we wszystkich platformach, w których słuchacie, czyli na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ale przede wszystkim też na YouTubie, ponieważ słuchaczy jest dużo więcej niż wskazywałyby na to subskrypcje i wyświetlenia filmów, czyli też lajki pod filmami, więc zostawcie, wiem, że to brzmi dziwnie, ale łapkę w górę, jeżeli Wam się ten odcinek podobał, zasubskrybujcie kanał i w ten sposób jesteście w stanie mnie najbardziej wesprzeć jako twórczynię. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja Wam życzę tego, żebyście dbali o siebie, byli bezpieczni i słyszymy się już w następnym odcinku. Do usłyszenia.